Cześć! Właśnie trwa tydzień głośnego czytania dzieciom. Jest to ogólnopolskie wydarzenie, mające zachęcić wszystkie dzieci i rodziców do wspólnej lektury. Na pewno lubicie, kiedy rodzice lub dziadkowie wam czytają. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania opowiadania, które przeczyta specjalnie dla was koleżanka. A wiecie, jakie korzyści przynosi czytanie lub słuchanie książek? Przede wszystkim jest to wspaniała rozrywka. Ale czytanie książek uczy też myślenia, pomaga odróżnić dobro od zła. Poprawia waszą koncentrację, pobudza wyobraźnię, ćwiczy pamięć. Wzbogaca słownictwo, ułatwia naukę, rozwija wrażliwość. Pamiętajcie, że warto zanurzyć się w światy ukryte w książkach. A teraz posłuchajcie bajki. Renata Piątkowska, a może będzie właśnie tak. Aktorka. Będę aktorką. Najlepiej bardzo ładną i bardzo znaną. Podobno już moja babcia chętnie mówiła wierszyki, a mama śpiewała najgłośniej w całym przedszkolu, więc wiadomo, że i ja będę gwiazdą. A skoro mam być sławna i bogata, to koniecznie muszę mieć paznokcie we wzorki, grube rzęsy i rozdawać autografy. Na początek nauczyłam się pisać wielkimi literami swoje imię. Basia. I nieprawda, że duże B przypomina dwie sklejone landrynki, jak złośliwie twierdzi mój brat. Zresztą on w ogóle się nie zna na artystkach. Na szczęście babcia się zna i mówi, że jestem duża, mądra i że pięknie piszę. Bardzo lubię moją babcię i daję jej codziennie jeden autograf, a czasem nawet dwa. Polubiłam też panią z wielkim mikrofonem, która przyszła raz do przedszkola i chciała się dowiedzieć, co my przez cały dzień w tym przedszkolu robimy. Obiecała, że jak grzecznie odpowiemy na jej pytania, to na koniec zrobi nam zdjęcie i rozda lizaki. Ta pani była bardzo miła, ciągle się uśmiechała i nawet pogłaskała mnie po głowie. W zamian za to na jej ślicznie, na jej żółtej torebce napisałam grubym czerwonym flamastrem Basia. Jak to zobaczyła, aż zbladła ze szczęścia i chwilę trwało, zanim zadała następne pytanie. Kto mi powie, jaka jest wasza ulubiona zabawa? Ja pierwsza podniosłam w górę paluszki. Najfajniej jest, jak chłopcy nas gonią, a my im uciekamy i piszczymy. Czasem też bawimy się w ogródku i zjeżdżamy na zjeżdżalni. Kto zjedzie na brzuchu, głową w dół, jest królem, wyjaśniłam. No i jeszcze malujemy obrazki, gramy w pchełki, w szukanie grzybków i takie tam różne, dodał Maciek. A ta pani wszystko nagrała i potem kazała nam ustawić się do zdjęcia. Stańcie wszyscy razem i nie ruszajcie się przez chwilę, poleciła. No więc stanęliśmy. Ja, oczywiście na samym przodzie. Przekręciłam trochę spódniczkę, żeby było lepiej widać wyszyte z boku misie. Zasłoniłam ręką plamę po barszczu i wspięłam się na palce. Byłam wysoka i gotowa. I właśnie wtedy ta wstrętna Agata wepchnęła się do pierwszego rzędu i mnie zasłoniła. Chciałam ją uszczypnąć, ale nie zdążyłam. Błysnęła lampa, rozległo się pstryk i było po wszystkim. Zdjęcie i artykuł o naszym przedszkolu wydrukowano w gazecie na pierwszej stronie. Babcia powiedziała, że pięknie wyszłam i pokazała gazetę wszystkim naszym sąsiadom. Co prawda, można tam było zobaczyć tylko moje ucho, grzywkę i jedno oko, ale i tak przecież widać, że to ja. Agata wyszła cała, ale w czasie robienia zdjęcia ziewała jak smok i teraz w gazecie każdy może obejrzeć sobie jej paszczę. Tak czy inaczej, jesteśmy sławne. Więc dziwię się trochę, że ludzie nie rozpoznają mnie na ulicy i nie proszą, żebym im napisała Basia. Ale to pewnie dlatego, że teraz muszę nosić czapkę, spod której nie widać mi ani ucha, ani grzywki, a po tym jednym oku trudno mnie poznać, bo często mrugam. Agaty też nie poznają, chociaż wczoraj całą drogą do przedszkola szła z gołą głową i z otwartymi ustami, żeby wyglądać jak na zdjęciu. Ciekawa jestem, czy ktoś oprócz babci wyciął sobie to nasze zdjęcie i schował do szufladki? Ja zawsze tak robię. Jak zobaczę w kolorowej gazecie jakieś ładne, sławne aktorki, potem przyglądam się dokładnie tym gwiazdom i wychodzi na to, że jakoś nie bardzo jestem do nich podobna. I to nie dlatego, że one są większe, tylko po prostu są jakieś dziwne. Mają strasznie dużo włosów, wielkie oczy, grube rzęsy i ciągle się uśmiechają. Noszą bardzo krótkie spódnice, bardzo długie paznokcie we wzorki, a nogi mają zakończone szpilkami. Nie było łatwo, ale w końcu znalazłam sposób, żeby wyglądać jak artystka. Okazało się, że jak potrząsnę głową i rozczochram grzywkę, to włosów mam jakby więcej. Oczy wystarczy maznąć tuszem mamy, a wyszczerzyć zęby potrafię tak, że aż widać te wielkie z tyłu. Spódnice da się podciągnąć, a nawet obrócić misiami do przodu, a w szafie znalazłam pełno butów na obcasie. Sama się zdziwiłam, że jest ich aż tak dużo i nie wiem, po co mama ciągle kupuje nowe, skoro noga już jej nie rośnie.
Poradziłam sobie nawet z paznokciami. Wystarczyło oskubać jedną pelargonię, a potem posmarować klejem paznokcie i na każdym przylepić jeden czerwony płatek. Wzorki robi się mazakiem. Po jakimś czasie takie paznokcie więdną i trochę się marszczą, ale na początku wyglądają super. Największy kłopot miałam z bluzką, bo wszystkie moje mają kołnierzyki pod szyją albo trochę niżej, a u tych pań wycięcia w bluzkach kończą się gdzieś w połowie brzucha. No i one mają tu z przodu dwie takie wielkie górki, na których bluzka pięknie się opina, a mój przód nie różni się niczym od pleców. Dlatego jeśli chciałam wyglądać jak gwiazda, to musiałam coś z tym zrobić. Rozwiązanie znalazłam w przedpokoju pod szafą. A wszystko dzięki tacie, bo on lubi grać w tenisa i w domu wszędzie leżą takie fajne, włochate piłki. Nadają się idealnie. Wystarczy wepchnąć je pod bluzkę, ale trzeba uważać, bo przy bieganiu opadają na brzuch. I tak roszczochrana, z piłeczkami na właściwym miejscu, w szpilkach z lekko zwiędłymi paznokciami, z rzęsami grubymi jak frędzle przy dywanie, natknęłam się na mojego brata. O kurcze blade! Wyraził swój zachwyt. No, nie jest mi specjalnie wygodnie, przyznałam, chwiejąc się na wysokich obcasach. Ale już niedługo zostanę sławną aktorką i codziennie będę musiała tak wyglądać. Jak chcesz, to ci dam autograf. Zaproponowałam wspaniałomyślnie i napisałam Basia w jego zeszycie do matematyki. Potem, nie czekając na podziękowanie, wyszłam stukając wdzięcznie obcasami. I gdy mój brat wrzasnął: Mamo, zobacz, co Baśka narobiła! Byłam już w swoim pokoju i po raz kolejny się przebierałam. Brakowało mi tylko widowni, więc usadziłam na podłodze wszystkie moje lalki, miśki, dwa tygrysy, foczkę, jelonka i stonogę. Jak na publiczność przystało, siedziały grzecznie w rzędach i patrzyły na mnie z zachwytem. A ja, tym razem w nocnej koszuli babci i w słomkowym kapeluszu z piękną koronkową serwetą na plecach, wyglądałam jak prawdziwy kopciuszek na balu. Zatańczyłam ślicznie na środku pokoju, a potem pobiegłam do drzwi, gubiąc po drodze nie jeden, a nawet dwa pantofelki. Przyszło mi to bez trudu, bo o wiele za duże szpilki mamy i tak ciągle spadały mi z nóg. Ukłonom i oklaską nie było końca. Potem zmieniłam się w królewnę Śnieżkę, wzięłam z kuchni gruszkę, bo jabłek nie było i nadgryzłam ten zatruty owoc. Kiedy w ręce został mi już tylko ogryzek, padłam z hukiem na kanapę i zasnęłam. Tym razem sen był całkiem prawdziwy i obudził mnie nie pocałunek księcia, ale głos mamy. Basiu, czas skończyć zabawę. Kolacja na stole. Wieczorem, kiedy zagrałam już wszystkie role, kiedy babcia zaczęła domagać się zwrotu koszuli, a mama pochowała gdzieś swoje szminki, pomyślałam, że może lepiej zostanę wróżką. Nie będę musiała się ciągle przebierać i malować. Czarnego kota mam od zawsze. Jakaś szklana kula się znajdzie, a wymyślać różności potrafię jak nikt. Na początek mogłabym powróżyć babci z ręki. Dowiedziałoby się, że robi pyszne pierogi, ma mądrą wnuczkę, złośliwego wnuka i że nie zazna spokoju, dopóki nie przyniesie do domu cudownej, łaciatej świnki morskiej. Właściwie to wahałam się między świnką a królikiem, więc postanowiłam to przemyśleć. Ciągle jeszcze myślałam, gdy w przedszkolu zaczęły się przygotowania do nowego przedstawienia. Tym razem o jesieni. Nasza pani postanowiła, że przygotujemy przepiękny występ z piosenkami, wierszykami i tańcami. Rozsypiemy na podłodze kasztany i kolorowe liście, a wy zatańczycie w kółeczku i zaśpiewacie tak. Wesoło jesienią w ogródku na grządce, tu ruda marchewka, tam strączek, tu dynia jak słońce, tam główka sałaty, a w kącie ogórek wąsaty. Piosenka podobała się wszystkim, tym bardziej, że mogliśmy brodzić w suchych liściach, które fajnie chrzęściły pod nogami. Gdy pani udało się nas wreszcie zatrzymać, powiedziała: No pięknie, ale potrzebuję jeszcze kogoś, kto zagra w tym przedstawieniu główną rolę. I jakoś tak od razu spojrzała na mnie. A ja natychmiast zapomniałam o wróżeniu, czarnym kocie, szklanych kulach i łaciatych świnkach. Przekręciłam spódniczkę misiami do przodu, rozczochrałam grzywkę i pożałowałam, że nigdzie w pobliżu nie ma tenisowych piłek i pelargonii. Z braku szpilek stanęłam na palcach i już mogłam zacząć grać. Zastanawiałam się tylko, czy będzie to rola pani jesieni, czy jakiejś ślicznej księżniczki. No cóż, okazało się, że tym razem piękne stroje, szminki, obcasy wcale nie były potrzebne. Gdy po tygodniu przedstawienie było gotowe, dzieci trzymając się za ręce wirowały w kółeczku, deptały suche liście i śpiewały. Ogórek, 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 zielony ma garniturek i czapkę i sandały, zielony, zielony jest cały. A ja stałam pośrodku w zielonej czapeczce na głowie, cała owinięta zieloną bibułą i przytupywałam sobie zielonymi sandałkami.
Niestety, w tym stroju nie byłam podobna do tych wszystkich gwiazd kolorowych gazet i pewnie znowu nikt mnie nie rozpozna na ulicy, ale mama powiedziała, że zagrałam wspaniale. A tata stwierdził, że byłam najpiękniejszym ogórkiem na świecie i poprosił mnie o autograf. Dziękuję.